Miasto żyje, wydanie 239. Dziś między innymi kamienica przy Kwiatka 3 wyremontowana, relacja z 13 sesji Rady Miasta, podziękowania dla wolontariuszy. Zakończył się remont zabytkowej kamienicy przy ulicy Kwiatka 3. W budynku frontowym i oficynie powstały 22 mieszkania komunalne i 2 lokale użytkowe. Klucze do mieszkań nowym lokatorom wręczył prezydent Płocka Andrzej Nowakowski w towarzystwie Bogusława Białowąsa z Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Mirosława Kłobukowskiego, prezesa Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Remont był możliwy dzięki dofinansowaniu z Banku Gospodarstwa Krajowego. To kolejna inwestycja, która właśnie w tej formule bezzwrotnej dopłaty zostaje zrealizowana. Całość inwestycji to jest blisko 5 milionów złotych, z czego 1 800 tysięcy pochodzi właśnie z Banku Gospodarstwa Krajowego. Obydwa budynki, jako pierwsze na tym odcinku ulicy Kwiatka, zostały podłączone do centralnej sieci ciepłowniczej Fortum. Nowi lokatorzy, wchodząc do swoich mieszkań, nie kryli zadowolenia. Ale powody do radości mogą mieć nie tylko oni. Inwestycja ma ogromne znaczenie także dla rewitalizacji płockiej starówki. Z jednej strony nowe mieszkania komunalne, a więc przestrzeń dla życia dla wielu osób, które czekają od wielu, wielu lat właśnie na te mieszkania. Z drugiej strony remont, rewitalizacja fragmentu Starego Miasta, co z perspektywy rozwoju miasta, także dbania o starówkę ma bardzo istotne znaczenie. Jeden z przystanków autobusowych na ulicy Kolegialnej zmienił swoją lokalizację. Od niedawna autobusy nie zatrzymują się już naprzeciwko Pałacu Ślubów, ale w nowo wybudowanej zatoczce przy Placu Obrońców Warszawy na wysokości Kamery Pruskiej. W miejscu dotychczasowego przystanku powstanie prawoskręt z ulicy Kolegialnej w Plac Obrońców Warszawy. Wpływ środowiska naturalnego na zdrowie mieszkańców Płocka oraz sytuacja pracowników placówek oświatowych to główne tematy poruszane na listopadowej sesji Rady Miasta. Raport o stanie środowiska przedstawił Adam Ludwikowski, mazowiecki inspektor ochrony środowiska. Jego zdaniem stan powietrza w Płocku jest niezadowalający i konieczne jest wdrożenie programu ochrony powietrza. Przewodniczący Rady Miasta Artur Jaroszewski przytoczył niepokojące dane z Krajowego Rejestru Nowotworów. Wynika z nich, że współczynnik zgonów na nowotwory płuc i oskrzeli jest w Płocku wyższy niż w innych miastach na Mazowszu. W drugiej części sesji była mowa m.in. o sytuacji pracowników płuckich placówek oświatowych. Jak pokazują wyliczenia, nauczyciele z Płocka zarabiają najwięcej w porównaniu z pedagogami ze wszystkich jednostek samorządu terytorialnego zatrudniających powyżej 750 nauczycieli. Organizatorzy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zaprosili na konferencję prasową i opowiedzieli o tym, jak będzie wyglądał najbliższy finał w Płocku. Centrum wydarzeń po raz pierwszy w historii orkiestry będzie Orlen Arena. Na scenie głównej wystąpią m.in. zespół Video oraz tercet egzotyczny. Będą także specjalne strefy dla juniorów, seniorów i sportowa, w których każdy znajdzie atrakcje dla siebie. Tradycyjne światełko do nieba tym razem będzie w formie pokazu laserowego. Wolontariuszy będzie można spotkać w różnych częściach miasta, m.in. we wszystkich galeriach handlowych. Chętni do przyłączenia się do orkiestry cały czas mogą zgłaszać się do sztabu w Młodzieżowym Domu Kultury. W hotelu Herman odbył się bal wolontariusza. To forma podziękowania tym, którzy przez cały rok bezinteresownie pomagają potrzebującym. Podczas imprezy tradycyjnie już nagrodzeni zostali najbardziej aktywni wolontariusze. Statuetki dostały Edyta Świtkiewicz, Ola Brzozowska, Ola Radkowska i Maja Rydzewska. Żeby spełniły się wszystkie Wasze marzenia, żeby Wam było dobrze z nami, żebyście zostali jak najdłużej i żeby ta praca wolontarystyczna dawała Wam dużo siły, radości i energii. Dziękuję Wam bardzo.